Dlaczego w przeszłości zakopywano łożyska pępowiny i błony płodowe po porodzie? Jak wyglądały naczynia, w których umieszczano popłody? Przed czym miała ta praktyka ustrzec? Na te pytania odpowiada niecodzienna wystawa w Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Dzięki kilkuletnim wysiłkom Grzegorza Jaworskiego możemy dzisiaj w Lubaniu oglądać wspaniałą wystawę o charakterze archeologicznym, która prezentuje przede wszystkim XVI-wieczne naczynia ilustrujące obyczaj poporodowy polegający na zakopywaniu w ceramicznych naczyniach, w piwnicach domostw popłodu. Było to zjawisko znane w Europie w XVI wieku, praktykowane stosunkowo często, ale tego rodzaju zabytków zachowało się nadzwyczaj mało. Jedyną taką wystawę można zobaczyć w jednym z miast w Niemczech, drugą właśnie w Lubaniu. Wszystkie naczynia zostały znalezione w samym Lubaniu w granicach Starego Miasta podczas wykopalisk prowadzonych przez Grzegorza Jaworskiego. Tutaj prezentowany jest dorobek z prac bardzo długich, bo trwających praktycznie od 2009 roku. To są głównie naczynia z dwóch wykopów, z 2009 roku z ulicy Mikołaja i z 2010 roku z ulicy Wrocławskiej, ale też nowszych badań prowadzonych już przez muzeum z 2013 roku. Także jest to dorobek kilku ostatnich lat badań archeologicznych na terenie miasta Lubania. Na początku archeolodzy nie byli pewni co do znaczenia znalezionych naczyń. Dochodziliśmy bardzo długo do tego, z czym związane są te specyficznie ukryte naczynia. Początkowo myśleliśmy i przyjęliśmy tą hipotezę, która już była przed wojną stawiana, bo te naczynia znajdowane już przed wojną, że są to ofiary zakładzinowe. Ale pewne fakty nas niepokoiły, takie jak na przykład to, że w jednej piwnicy potrafiło takich naczyń specyficznie ukrytych, wykluczających ich użytkowe walory, jest bardzo dużo. Na przykład mieliśmy piwnicę, w której było 16 takich naczyń, mieliśmy piwnicę, w której było 14. Po dokładnym zbadaniu sprawy archeolodzy stwierdzili, że to pochówki popłodów. Taka praktyka była powszechna od XVI nawet do XIX wieku. Nie traktowano popłodu tak jak dzisiaj, w sensie medycznym. Traktowano to jako coś wyjątkowego, że nie jest to zwykły organiczny odpad, tylko ma to związek ze światem duchowym. Wierzono na przykład, że przez pępowinę noworodek czy dziecko było związane z tym łożyskiem od początku. Więc wierzono, że to jest taki duchowy bliźniak. Upatrywano w łożysku sił witalnych dziecka, tak? Że po prostu tam tkwią jego siły witalne, przynajmniej w tym pierwszym okresie rozwoju. Wierzono, że może to być oddzielny byt duchowy, tak? I nie można było tego potraktować w sposób zwykły, czyli po prostu wyrzucić. Trzeba było to potraktować godnie. Wierzono, że jeżeli się źle potraktuje, to się przełoży na zdrowie i pomyślność dziecka. Dlatego robiono pochówki. Do tego koniecznie pod ziemią i w miejscu, gdzie słońce i księżyc nie świeci. Bo wierzono, że to pozwoli uniknąć zauważenia tego popłodu przez demony, przez diabła, który mógł uczynić z niego żywą istotę i zamienić ze zdrowym dzieckiem. Ludzie bali się sił nieczystych i dla bezpieczeństwa woleli praktykować ten powszechny obrzęd. Mamy ochotę i nadzieję na to, że nawiążemy współpracę z Muzeum Niemieckim, które prezentuje analogiczne obiekty i wspólnie będziemy promować ten temat, bo jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż możemy zaprezentować taki element życia codziennego, ale bardzo intymny mieszkańców Lubania. Te wyjątkowe znaleziska można oglądać w Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Są o tyle wyjątkowe, że znaleziska nie stanowią tylko zwykłych ceramicznych naczyń z przeszłości, ale wiążą się z ówczesnymi wierzeniami i mówią o dawnych zwyczajach mieszkańców Lubania.